Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. No dzisiaj odcinek 69, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale moi drodzy, wczoraj nie było odcinka ze spokojem, tam już mi którzy pisali, co się stało, nic się nie stało. W dobrym zdrowiu jestem w dobrej kondycji, nie mam głupich myśli, także nic się nie przejmujcie. Po prostu byłem. Wczoraj trochę ogarnąć samochód, byłem zajęty, no zbliża już się sezon jesienno-zimowy, więc trzeba było zmienić opony, a wiadomo, że w serwisie opon to zawsze tam trochę trwa. Wiecie, tam się nikt nie spieszy, wszystko idzie swoim, swoim, jak to się mówi, torem. No zeszło jak zeszło, ale jak to się mówi, dużo się jeździ, to i sprzęt musi być utrzymany w dobrej kondycji. To tyle tytułem wstępu. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, dosyć mojego ględzenia, zaczynamy. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to tak naprawdę pytanie do Was. Powiedzcie mi szczerze tak od siebie, jak myślicie, oczywiście w komentarzu liczę na odpowiedzi, dlaczego znowu wróciła narracja o setkach tysięcy wiz dla nielegalnych imigrantów. No, ja Wam powiem moje przemyślenie. Daję wam tam powiedzmy 3-5 sekund, żebyście sobie napisali, bo już mówię w czym rzecz. Słuchajcie, tak się stało jak się stało. Ja oglądałem wszystkie te komisje śledcze, te tak można powiedzieć, stand-upy w wykonaniu pana Jońskiego, szczerby i tych innych. A do szczerby to jeszcze wrócimy. Moi drodzy, i sytuacja wygląda w ten sposób, że w pewnym Odcinku, można powiedzieć, tego stand-upu komisji śledczych pan Szerba się sam wysprzęglił, bo powiedział, że tych wszystkich nielegalnych wiz tak naprawdę to było 357, ale pewność jest tylko do 280. I oczywiście, świadkiem na tych komisjach śledczych, świadkiem oczywiście oskarżenia, był prezes Najwyższej Izby Kontroli. No, wyszło jak wyszło. W tej chwili mamy raport Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni, który tak naprawdę nie został opublikowany, a dziennikarze, oczywiście z mediów przychylnych w obecnej władzy, już mają do niego dostęp. To dopiero ciekawostka, nie? No właśnie. No to jak myślicie, po co jest ta na spirala nakręcana? To ja wam powiem, jak ja to widzę, oczywiście moim subiektywnym zdaniem. Ja to widzę w ten sposób, że oczywiście co PiS rozrabiał, to rozrabiał i to jest, wiecie, to tu nie ma dyskusji, no. Kto miał ponieść karę, to, to został ukarany. To nad tym wszystkim stał, to oczywiście jak zwykle nie został ukarany. Natomiast y, nie było takiej ilości imigrantów, ale ci imigranci się pojawią. A wiecie, jak, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ja to widzę? Otóż teraz jest pompowanie takiej narracji, że 360-370 tysięcy nielegalnych wiz, bo y, jak przyjdzie to do czego i jak będą jakieś y, Problemy z tymi gościami, gośćmi, przepraszam, w żałobnym kolorze, którzy będą przemycani do nas oczywiście ze strony niemieckiej, to zawsze będzie jedno tłumaczenie. To nie my, to pis im dał wizy. Powiedzcie mi, czy źle kombinuje, czy dobrze kombinuje. Bo y, dziwnym trafem nagle zaczęło się to tak y, pompować, jak Włochy zaostrzyły kontrolę na swoich granicach, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, oczywiście o tym media też nie mówią, że Giorgia Meloni wzięła ekipę swoich ministrów, jak to się mówi, potrząsła ich za grzywkę, klepnęła tam, gdzie potrzeba i nielegalna imigracja we Włoszech, według danych, które dostępne są w internecie, spadła o 74%. I teraz taki apel do tych, którzy mieszkają we Włoszech. Dajcie znać, czy to jest prawda, czy to może jakiś fake dziennikarski. Bo jedni mówią, że 74, inni mówią, że 68. Ktoś tam napisał, że to nieprawda. Ja nie chcę tutaj tych materiałów powielać, bo pójdzie w świat i będzie, że jest tak czy inaczej. Nie mogę tego tak naprawdę do końca zweryfikować, więc liczę na moich widzów z Włoch. Ale to, to właśnie w tym momencie zaczęła się nasilać ta tutaj narracja związana z tymi Nielegalnymi w Polsce. No, tak myślę. Po prostu będą przemycać z Niemiec i podpinać pod tych, którzy dostali te nielegalne, tak zwane wizy w Polsce. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, tutaj obecnie uśmiechnięta Polska świętuje swój sukces, bo przyjechała pani Ursula von der Leyen i dała pieniądze. No, oczywiście, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że nikt nikomu nic nie dał, łaskawie zezwoliła. Wiecie, to jest tak, jakby wasza ciotka na przykład z Niemiec przyjechała i zezwoliła wam sobie kupić nowy telefon za pieniądze, które wam na przykład kiedyś dała na komunię. To, to, to tak mniej więcej wygląda. Ale wiecie, co tu jest inny aspekt sprawy z mojej strony, bo to jest tak. Te pieniądze będą przeznaczane na remonty. Jak myślicie, czy te domy to będą miały być odremontowane w starym systemie, czy już w nowym systemie? A następna sprawa, jeżeli w nowym systemie, to według jakiej technologii? A według nowej technologii, to kto ma tak naprawdę licencję? Na technologię, na materiały, na specyfikacje materiałowe. No ja nic nie sugeruję, tylko w moim odczuciu to jest, no cóż, wszystko y, kreowane pod Niemcy. No bo zresztą zobaczcie ten fragment. Tak według mnie wyglądał temat z powodzią. O, baga, Fajna, ma do Mado! Powiem wszystko. Oni mnie waresz, bo ja mówię, żeby nie wysadzać śluzy, żeby ocalić miasto. Polak? To jest oczywiście moja subiektywna opinia, moi drodzy, na temat tej odbudowy, bo do tej odbudowy to jeszcze trochę tematu przejdzie, natomiast istotne jest dla mnie. Jak to z tymi pieniędzmi będzie wszystko rozliczane, bo z tego co się orientuje, to... Już zaczynają być problemy, bo jedna z pani minister mówiła w jednym z mediów, tak, że oczywiście wszyscy dostaną, bez problemu, a tu już są sygnały od ludzi, że żeby otrzymać te pieniądze, to tam jest takie wytyczne, moi drodzy, że to głowa boli pytają się czy był samochód, a jak, jak był to jaki a jakiej wartości, a czy na raty, czy za gotówkę czy mają ludzie oszczędności na koncie czy mają lokaty, to wszystko wszystko musicie wypisać, numer buta, długość fiuta no co tam komu jeszcze przyjdzie do głowy to dopisują do tych pytań i tak to wygląda przecież to miała być pomoc bezwarunkowa a tu wychodzi na to, że no cóż Część pieniędzy pewnie musi im się zwrócić, prawda? No. Moi drodzy, i jesteśmy w Polsce i tutaj chciałem poruszyć jedną sprawę, która dotyczy nas, naszej przyszłości i nie jest to związane z powodzią, ani z Ukraińcami, bo do nich dzisiaj jeszcze dojdziemy. Natomiast tu jest sprawa o wiele poważniejsza. Moi drodzy, jak bumerang wraca tu y, temat ustawy. 447. Jest to materiał z 8 maja, tak naprawdę, ale temat cały czas jest drążony. Zaraz dojdę dlaczego ja o tym mówię. Oczywiście artykuł będzie podlinkowany. Głównie chodzi o to, żeby w tej ustawie. 447, bo to jest ustawa amerykańska z amerykańskiego parlamentu. To jest Justice for Uncompensated Survivors Today, czyli sprawiedliwość dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Generalnie chodzi o to, że lobby żydowskie wymogły na prezydencie Stanów Zjednoczonych, którym wtedy był Donald Trump, podpisanie tego aktu, który by miał nakłaniać państwo amerykańskie do tworzenia nacisków na państwo polskie. W celu zwrócenia mienia bez, tak zwanego bezspadkowego. Mienie bezspadkowe, czyli i to, co pozostało po obywatelach obecnego państwa Izrael w Polsce po II wojnie światowej, gdzie nie było żadnych spadkobierców. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, sytuacja jest taka, że um, ustawę, projekt ustawy, która miała po prostu być głosowana w polskim Sejmie, która miała Oddalić ten e, akt 447. Po prostu, mówiąc krótko, polski parlament, gdyby to przegłosował, to e, ta ustawa amerykańska by była tyle warta, co ich papier, na którym została podpisana, ale odbyło się głosowanie. Głosowanie, ja wam tu pokazuję, to jest strona sejmowa. Głosowanie numer 7 na 11 posiedzeniu Sejmu, dzień 8 maja, godzina 13:47. I tu macie, moi drodzy, e, że się tak wyrażę, listę zdrajców Polski. Tak to można powiedzieć bo to był wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Drug numer 24, kontynuacja. I moi drodzy, przeciw odrzuceniu głosował PiS, Konfederacja, Cookies 15 i Niezależny. Za odrzuceniem głosowała oczywiście Koalicja Obywatelska Polska 2050, PSL, trzecia droga, Lewica. No, słuchajcie, jest tu wyniki indywidualne, tutaj są: kto głosował z spisu, kto głosował z koalicji i tak dalej. Oczywiście, moi drodzy, ja też to podlinkuję żeby była jasność, żebyście mieli pełną listę tych y, ludzi, żebyście wiedzieli, kto tak naprawdę jest za Polską, a kto jest przeciwko Polsce. Ale po co o ja o tym wspominam teraz? Mamy przecież można powiedzieć końcówkę września, początek października. Otóż, moi drodzy, to by wiele wyjaśniało, dlaczegoż to y, takie były naciski i ataki na Roberta Bąkiewicza, którego osobiście... Powiem szczerze, nie, nie sympatyzuję z nim, niekoniecznie go lubię, ale to nie jest ważne, czy ja go lubię, czy nie. Ważne, że y, tak naprawdę walczymy o to samo. I prawda jest taka, że twórcą tego obywatelskiego projektu sprzeciwu przeciwko ustawie 447 był Robert Bąkiewicz. Więc moi drodzy, to się chyba komentuje samo, prawda? Zapraszam Was do tego materiału, żebyście w te linki weszli i sobie to przejrzeli, bo jest ciekawie. Moi drodzy, następnym tematem, który na który chciałbym zwrócić, zwrócić Waszą uwagę, jest to temat edukacji uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ukraińscy uchodźcy od września albo nauka w polskiej szkole, albo pożegnanie z 800. No i tutaj jest oczywiście cały artykuł. Jest to artykuł z portalu Zawsze pomoże. Polecam. Bo można ciekawych informacji, stamtąd sobie zapożyczyć. Można dużo rzeczy się ciekawych dowiedzieć, ale w czym rzecz. Tu jest takie, taka informacja. Że Centrum Edukacji Obywatelskiej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, rejestru PESEL-UKR, czyli to jest PESEL dla uchodźców z Ukrainy, i danych ZUS na temat dzieci, na które pobierane są świadczenia 800, oblicza, że może ich być pomiędzy 21 a 143 tysiące. No to moi drodzy, rozbieżność jest potężna. Ale wiecie co? Wyciągnąłem sobie tak średnią z tego, czyli średnia to będzie jakieś 82 tysiące. I wyliczyłem to. Moi drodzy, 82 tysiące dzieci razy 800 plus to jest 65 milionów 600 tysięcy zł miesięcznie. Tak, moi drodzy, miesięcznie. Tyle płaci państwo polskie za to, że dzieci będą chodzić do szkoły. I powiem tak, bardzo dobrze, że będą chodzić do szkoły, tylko że jest jeden problem. Tutaj polski podatnik ma opłacać ukraińską historię według ukraińskiego programu nauczycieli ukraińskiego. A ja Wam powiem, jak to wygląda na emigracji w różnych krajach: czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Finlandii, gdzie sobie ktoś wymyśli. Jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, to musisz się dostosować do jego zasad. Musisz się nauczyć jego języka. A jeżeli chcesz się uczyć swojego języka, swojej historii, swojej kultury, to są weekendowe szkoły narodowe, czy polskie, czy, czy, czy jakieś tam powiedzmy, bułgarskie, czy rumuńskie, tak moi drodzy, są, za które się płaci osobne pieniądze, i wtedy dzieci się kształcą w swoim języku. Ale jak jesteś w kraju gościem, bo czy to jest uchodźca, czy emigrant, to jest gość, to musi się stosować do zasad i reguł panujących w danym kraju. Więc dziwi mnie to, z jakiej racji polscy obywatele mają płacić za system edukacyjny dla Ukraińców. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Dla mnie jest to przerażające, bo dla polskich dzieci. Z biednych rodzin nie ma pieniędzy na wycieczki, nie ma pieniędzy na obozy, trzeba organizować zrzutki, a jednocześnie tutaj rząd wydaje z polskich pieniędzy, z pieniędzy Polaków 65 milionów 600 tysięcy miesiąc w miesiąc. Ja mówię, jest to średnia kwota, bo ja po prostu 21 tysięcy do 143 tysięcy dodałem, podzieliłem na pół, czyli zrobiłem średnią i na podstawie średniej wyliczyłem, a może być to i 100 milionów na przykład, dlaczego nie? Jeżeli się okaże, że tych dzieci jest więcej. No cóż, moi drodzy, pozostawiam Wam to w kwestii komentarza i jak Wy się na to zapatrujecie, bo dla mnie to jest jakieś. Kuriozum, po prostu. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym skomentować, jest to wystąpienie Radka Applebaum Sikorskiego, uśmiechniętego podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, na waszych ekranach w tej chwili. Oczywiście, ja ten materiał podlinkuję. Jest to materiał z kanału Janusz Jaskułka. Tak, moi drodzy, ale ja go oczywiście skomentuję w swój sposób, bo ja to już widziałem. Oczywiście, Radek Sikorski skierował swoje. Mm, swój wywód, swoje wypociny do przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ-cie, który go po prostu olał i sobie poszedł. Zostawił tam jakąś swoją dziążkę, młodą asystentkę, która się pod nosem śmiała z tego, co Sikorski mówi. I powiem tak, Sikorski uderzył w taką nutę dosyć wrażliwą, a już powiem dlaczego. On doskonale zdaje sobie sprawę, że ludzie na Zachodzie czy w Stanach, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii nie rozróżniają Sowietów od Rosjan. Tak, moi drodzy. Jak sobie obejrzycie, to y, oczywiście tam mówi o tych y, dzieciach, które według y, jakichś specjalistów, y, nie wiem, ekspertów, według ich raportów zostały uprowadzone do Rosji. Nie znam szczegółów tego wszystkiego mówiąc krótko, a to tylko dlatego, że. Tych raportów nie ma, tylko są jakieś, powiedzmy, notatki prasowe. No słabe to jest. Natomiast do czego zmierzam? I w później przechodzi w nutę historyczną. I tam się chłop rozpędza i pokazuje na przykład zdjęcia, jak to y, sowieccy oficerowie przybijają piątkę z Niemcami y, w 1939 roku. I w sumie fajnie, że to pokazał, tylko powinien sprostować, że to byloj, byli Sowieci, bo. Y, tak jak powiedziałem wcześniej, na Zachodzie ludzie nie rozróżniają Sowietów od Rosjan, a zdajemy sobie sprawę, że Związkiem Radzieckim nie zarządzali Rosjanie tak naprawdę, bo zawsze tam ktoś był y, opty, że się tak wyrażę, narodowo na tym, na tym stanowisku, tego pierwszego, jak to się mówi, y, szeryfa tego konglomeratu głupoty i, i, i już nie powiem czego Enia, y, bo był albo Stalin, albo Chruszczow. No, Stalin. To miał korzenie niby gruzińskie, a tak do końca y, nie jest pewne, czy nie hazarskie, bo takie są informacje i wcale to nie są informacje fałszywe. Y, Chruszczow był Ukraińcem, w latach późniejszych. Y, Breżniew też był Ukraińcem. Malenkow też był Ukraińcem. To także, to także taka, taka sytuacja. Czy Jeżow, czy Jagoda to byli pochodzenia hazarskiego, tak mówię. Ci, kto ma zrozumieć, to rozumie. Także y, większość tych, tych kierowników Związku Radzieckiego nie miała nic wspólnego z Rosją. Tylko po co on to zrobił? Moi drodzy, zrobił to po to, żeby podsycać wojnę. Tak, moi drodzy. Bo tam nikt z nich nie mówi o pokoju. To jest cały czas podsycanie wojny. Czemu tak mówię? Zaraz Wam pokażę. Moi drodzy, w tej chwili na Waszych ekranach to jest zdjęcie z Cranton, z Pensylwanii. Odwiedziłem fabrykę produkującą pociski artyleryjskie kaliber 155 mm. To w takich miejscach naprawdę można poczuć, że demokratyczny świat może zwyciężyć. Szanowni Państwo, Nikt nie mówi o pokoju. Zobaczcie tutaj na tym zdjęciu. Podpisują pociski, czyli co to ma być? Życzenie śmierci? Bo ja tego nie rozumiem, bo dla mnie ci ludzie to oni wszyscy, którzy tam są i te ich uśmiechnięte gęby to jest po prostu jedna wielka odklejka. Tak, moi drodzy, tak uważam tak jest moja, taka jest moja subiektywna opinia. Patrzą tylko do zwycięstwa. Jest to, moi drodzy, zwycięstwo pyrrusowe w moim odczuciu. Dla tych, co nie wiedzą, już wytłumaczę. Zwycięstwo pyrrusowe to jest, to jest, taki, to, to jest taka nazwa przyjęta, to oznaczająca zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, nieproporcjonalnie dużym do osiągniętych korzyści. Powstało yy, tak naprawdę w III wieku przed naszą erą kiedy to y, król Epiru, Pyrrhus, toczył wojny z Rzymem. Tu jest bardzo podobna sytuacja. Ludzie giną, ludzie są mordowani, zabijani. W imię czego? No patrzcie mi w imię czego? Bo o, tak naprawdę to nikt nam nie powiedział o co chodzi z tą wojną. Od tylu lat, nie od dwóch. Tak naprawdę od 2014 Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli mówimy tutaj o wizycie Załońskiego w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj w tej chwili widzicie, że otrzymał nagrodę Golden Plate za wkład w rozwój ludzkości. No, ta nagroda jest przyznawana od 60 lat za pomysłowość, którą można urzeczywistnić jedynie w wolności. Yy, nie wiem, czy to jest ta pomysłowość, jak wykończyć swój kraj. Czy jak wykończyć swoich rodaków, czy jak go wciągnąć w wojnę? Nie wiem, jak to skomentować, po prostu yy, bardzo dla mnie jest to podobna ceremonia jak wręczenie tego orderu orła białego. Tylko tak naprawdę nie wiadomo za co. Moi drodzy, ale, Często tutaj ja przeglądam różnego rodzaju media, różnego rodzaju social media, yy, oglądam materiały różne i w większości komentarzy jest niech Ukraińcy przeproszą za Wołyń, niech Ukraińcy przeproszą za zbrodnie, za morderstwa i tak dalej. Już wam powiem z góry, nie przeproszą. A już wytłumaczę dlaczego jak ja to widzę. Otóż gdyby Ukraina przyznała się do rzezi wołyńskiej, to okazałoby się, że tam nie było zbrodni wojennej, czyli nie było ludzi zastrzelonych, czy nie było egzekucji takich jak Niemcy to robili w czasie II Światowej, tylko była to napad dzikiej tłuszczy, która mordowała bez opamiętania kobiety, dzieci i to mordowała w sposób przemyślny, bo wiecie, antropolodzy na śladach kości wszystko odkryją, także byłby to jasny przekaz dla świata, że moi drodzy, no ten, który tym zarządzał, czyli Bandera z Szuchewiczem, którzy są czczeni obecni na Ukrainie, to nie są tacy święci, jak ich tutaj y, pokazują na zachodzie, bo powtarzam jeszcze raz, świat zachodni jest totalnie nie w temacie. I teraz tak, gdyby Ukraina przyznała się do rzezi wołyńskiej, do tego ludobójstwa, z automatu ludobójstwo, moi drodzy, wiecie jak jest traktowane na międzynarodowych salonach politycznych, jak również przez międzynarodowe trybunały. No niestety, wtedy Ukraina musiałaby ustosunkować się do wniosków, które na pewno by wpłynęły w temacie odszkodowań, w temacie różnego rodzaju zwrotów i tak dalej, i tak dalej. Oni tego nie zrobią. Jestem święcie przekonany, moi drodzy, że tego nie zrobią, Przynajmniej przez jeszcze jakieś 50 lat. Dlaczego mówię 50 lat? Dlatego, że za 50 lat to pokolenie moje już nie będzie istnieć, pokolenie naszych dzieci niekoniecznie będzie tym zainteresowane, a za 60-70 lat to okaże się, że Polska była agresorem i tak naprawdę to ofiarami byli Ukraińcy. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia i oczywiście proszę Was, żebyście dali znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Moi drodzy szanowni, a tu taka informacja oczywiście z Polski, y, która tak naprawdę mnie y, zaszokowała. Już mówię dlaczego. Nawet nie wiedziałem, że mamy Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. Zaraz powiem, dlaczego ja się z tego śmieję. Uważaj na dezinformację. W związku z występującą na terenie południowo-zachodniej Polski sytuacją powodziową mamy do czynienia z operacją informacyjno-psychologiczną atrybuowaną do Federacji Rosyjskiej. Aparat wpływu stosuje w cyberprzestrzeni technikę selektywnego doboru informacji i dąży do wywołania u adresatów emocji, lęku i bezradności. Jednym z elementów operacji jest próba podważenia zaufania do struktur bezpieczeństwa państwa. Nie ulegaj emocjom i weryfikuj źródła informacji. W szczególności uważaj na treści, które mają wywołać gwałtowne reakcje emocjonalne oparte na obrazach cierpienia i zniszczenia. Szanowni Państwo, nie jest to nic innego jak tylko promowanie. Yy, cenzury i donosicielstwa, bo yy, powiem tak, no z, tą, yy, z tą Federacją Rosyjską to się, to się rozpędzili, natomiast yy, tutaj jest yy, takie taki, tak, taki jedno zdanie, dosyć ciekawe: jest to próba podważenia zaufania do struktur bezpieczeństwa państwa. Naprawdę, tu nie trzeba żadnych yy, fajków tworzyć, szanowni państwo, tam o wejście Donalda Tuska do tego rozwalonego domu. Wszyscy to widzieli, nie muszę tego pokazywać. To był najbezpie najbezpieczniejszy dom tak naprawdę w całej Polsce. Czemu? Moi drodzy, premier nie może sobie wejść do takiego pierwszego, lepszego go domu, bo mu się tak podoba. Najpierw muszą wejść tam służby ochrony państwa, muszą to wszystko przepatrzeć, sprawdzić, yy, zweryfikować, czy może... Przecież on nawet butów nie miał ochronnych. Przecież on nawet Kasku nie miał i okularów, a powinien, bo zgodnie z prawem budowlanym w takich obiektach takiego y, sprzętu trzeba używać. I najlepsze jest to, że tam już siedział kamerzysta. I, I nam mówią, że my mamy nie rozpowszechniać informacji, bo to są ruskie fejki. Powiem szczerze, dla mnie y, rosyjską propagandą, która jest uskuteczniana w mediach, to jest ta. Nasiadówka na czejki, gdzie to przy długim stole siedzi Donald Tusk z tą ekipą i ich tam opieprza. I najlepsze jest to, yy, jak ten jeden, nie wiem, jak on się tam nazywa. Wyrazy uznania dla Donalda Tuska. Moi drodzy, jak oglądacie, włączcie sobie starą kronikę filmową. Jak zobaczycie, jak te y, zjazdy towarzyszy partyjnych wyglądały, no, bez kitu to samo. Takie jest moje zdanie. Więc tutaj nawet nie wiedziałem, dlaczego jest. Nie wiedziałem, że mamy takie wojsko obrony cyberprzestrzeni. No, to jest taki, powiem szczerze, wpis tylko po to, żeby ludzi zastraszyć. Oni zastraszają. A propos tego wojska cyberprzestrzeni. Moi drodzy, doskonale zdajcie sobie sprawę, że są materiały oczywiście czy na Facebooku, czy na różnych innych mediach, ludzie sami piszą, że wojsko przyjechało, Wojsko obrony terytorialnej. Tyle, że bez zaplecza logistycznego, czyli ludzie sami muszą tych żołnierzy, którzy przyjechali pomoc, dać wykarmić, muszą ich tam ogarnąć, bo, bo armia działa tak, jak działa. Moi drodzy, ale żeby być tutaj obiektywnym, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, chciałem Wam coś pokazać. Otóż w tej chwili na Waszych ekranach jest to wpis z Twittera: Akcja McDonalda. Dziękujemy. Posiłek od McDonald's dla superbohaterów w mundurach wspierających powodzian. Ta szczawka tu jest nieprzypadkowo. Listę objętych nią restauracji znajdziesz na stronie McDonald's. I tu gość napisał z portalu służby w akcji. Napiszę tak: Tak się nie robi. Ogłaszacie wydawanie posiłków dla służb mundurowych walczących z powodzią, a potem okaże się, że większość waszych restauracji odmawia wydawania posiłku mundurowym. Wasza akcja okazała się zwykłym marketingiem. Sprawdziliśmy waszą gwiazdkę na plakacie reklamowym i okazuje się, że posiłki wydajecie, ale tylko w ośmiu miejscowościach. Z tego największe to Zielona Góra, trzy restauracje i Szczecin, pięć restauracji. W tych miastach nie ma zgrupowania służb walczących z powodzią. Mamy informacje od rzeczników służb mundurowych, że jeszcze ich prosicie o nagłaśnianie akcji na ich social mediach. Tylko co oni mają nagłaśniać, skoro wydajecie posiłki tylko w ośmiu miejscowościach w całej Polsce. Moi drodzy, a jeżeli jesteśmy przy powodzi, mam do was apel. Apel, który tak naprawdę nie przyszedł, nie pochodzi ode mnie, a przyszedł od mojego kolegi, też go kojarzycie. orzeł 75pl przychodzi często na live, komentuje kolega Grzegorz. Ja wam przeczytam informacje od niego. Hejo! Gdybyś słyszał, że ktoś z Powodzian potrzebuje lokum, to możesz podawać mój numer telefonu. Mam kilka niedużych, wolnych mieszkań w Bydgoszczy. Mogę nieodpłatnie lub symbolicznie płatnie, jak to woli, udostępnić. Nie ma tam luksusu, ale jest sucho i ciepło. Wiem, że to prawie drugi koniec Polski, ale może ktoś potrzebuje. Mam też nowy agregat 7 kW. Mogę go wysłać kurierem na palecie. Nawet Facebooka odpaliłem, czy są jakieś grupy i akcje, ale nie mam czasu na jakieś głębsze poszukiwania, a to nie jest sprawa Ukrainy i nie jest promowana, więc na szybko nic nie znalazłem. Z Tobą kontaktuje się więcej osób. Wszystkiego dobrego. Drugi, informacja po trzech minutach, sprecyzowana już. Na ten moment mogę na szybko udostępnić dwie kawalerki i jedno mieszkanie dwupokojowe. Oczywiście tu odpisałem dziękuję Grzegorzu i na pewno temat popchnę. Moi drodzy, więc temat popycham. Jeżeli znacie takie rodziny w potrzebie, jeżeli wiecie, kto potrzebuje, dajcie znać na maila, który jest w opisie mojego kanału, który będzie również przypięty pod filmem. Wtedy skontaktuję was z Grzegorzem. Wspominam również o tym agregacie 7 kW, tylko od razu uprzedzam. To ma dotrzeć do potrzebujących, którzy naprawdę do tego tego potrzebują, a nie do jakiegoś handlarza, bo wiem, że takie rzeczy też się zdarzają. No, różni ludzie są w internecie, wiemy jak jest, żeby później na jakichś dziwnych eliksach nie wylądował. To taki mój apel i gorąca prośba, jeżeli jesteście, jesteście, macie taką wiedzę, kto potrzebuje, kto by był skłonny, na przykład na te powiedzmy jakiś okres czasu przeprowadzić się do Bydgoszczy zanim przywrócona zostanie jego, jak to się mówi nieruchomość do stanu normalnego to skontaktuję go z Grzegorzem i wtedy sobie już temat dogadacie. Moi drodzy i zostajemy przy tematach powodziowych. Na waszych ekranach w tej chwili zrzutka, którą cały czas tutaj udostępniam i promuję yy, zrzutka na nowy samochód dla OSP e, OSP Krzewie Wielkie Szanowni yy, 4690, dużo nie dużo w moim odczuciu dużo, bo y, wiemy doskonale jaka jest sytuacja i te wpłaty nie są, nie są kosmiczne, ale to nie w tym jest rzecz każda złotówka się liczy, bo y, największe pieniądze są y, u zwykłych ludzi, pod warunkiem, że dużo jest tych ludzi i zauważyłem, że po moim ostatnim apelu dużo, dużo wpłat wskoczyło i bardzo jest mi miło moi drodzy tylko jest jedna sprawa, taki apel ode mnie. Jeżeli wpłacacie, to nie wstydźcie się swojego imienia i nazwiska. I ja wiem, że zaraz podniosą się sygnały i komentarze. Ja to robię nie dla fanu, nie dla fejmu, nie dla y, poklasku. Ja to rozumiem. Tylko wiecie co? Jest dużo takich, którzy takie akcje hejtują, wyśmiewają, jednocześnie nic od siebie nie dając. Tylko że później, jak jest sukces, to bardzo chętnie się do tego podłączają. I właśnie chodzi o to, żeby wyeliminować takie fałszywe jednostki. Tak, moi drodzy, taka jest moja subiektywna opinia. Nie macie się czego wstydzić, że pomagacie. Wręcz przeciwnie. I choćby to była złotówka, to trzeba być dumnym, że się wpłaciło tą złotówkę. Tak moi drodzy, takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Nie macie się czego wstydzić. Ale żeby nie było tak smutno i minorowo, szanowni, do oczywiście suchar na koniec. No, Donald Tusk, po wszystkich swoich ciężkich trudach i walkach z różnymi przeciwnościami życia politycznego, pojechał sobie na safari do Afryki. Idzie przez burz i nagle wyskoczył lew. No, wyskoczył lew, no to Donald Tusk zaczyna uciekać. Ucieka, 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 nagle się przewrócił. Lew go dopadł, Tusk się odwraca, mówi: To już koniec. Patrzy, a lew zaczyna się modlić. I mówi: I lew mówi: I pobłogosław, panie, ten posiłek, który za chwilę będę spożywał. Tusk tak patrzy, mówi: To ty się modlisz? Oczywiście, że się modlę. Jestem chrześcijaninem. My też mamy zasady. Jak koalicja 13 grudnia. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się, oczywiście, podobało, to poproszę o lajka. Pamiętajcie o subie i o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga. Za dzisiaj dziękuję, dobrego dnia życzę, trzymajcie się. Hej!